cena z dzisiejszej będzie to wypowiadał, wiesz. Bardzo dokładnie, szczególnie te z lat międzywojennych. To jest mecenas. A4, formatu A4, kartka jest dokładnie zapisana, są symbole w postaci cyfr, nawet tych kolorów, tych barw. Jednym słowem jest to kolor, no, kolor, no, czyli amatant. O, i to tyle. Dziękuję, coś dobrze. Znaczy, w tej kwestii, no, zdania są niestety podzielone i owszem, te barwy, tak jak już mówiłem wcześniej, one są określone ustawą, natomiast w momencie powstawania tej ustawy w 80 roku po prostu były nie takie... Niepotrzebny i dałem ten telefon czerwony. Przy dzisiejszych możliwościach, biorąc te dane i przenosząc je na inny materiał, po prostu, no, są ten kolor nie do końca jest też wskazany historycznie i no jest z tym po prostu problem. Ministerstwo nad tym pracuje, niestety tego swojego projektu jeszcze nie udostępniło, więc też nie wiemy w jakim kierunku to zmierza. Natomiast określenie tego koloru, no to jest nazwa ludzi się tam w czasie zmieniała i też jest to kwestia w pewnym sensie kontrowersyjna, czy to ma być właśnie czynowe, czy być może amarant raczej jest rzadko spotykany, czy ten kolor nazwany właśnie cynobrem. I tutaj, no, niestety tę kwestię też trzeba rozwiązać i na razie, no, powiedzmy, że nie dysponujemy też środkami czy możliwościami, żeby tą kwestię uregulować w taki sposób całkowicie. To są już orzełki używane bardzo często, teraz widzę, że oby dla uczniów to jest dużo politycznie, jak panowie wypełniły, a więc skrzydło do wybudowy orła i komunikata to jest taka bardziej wyspana i oczywiście orzeł zakończony koroną. Orły dla uczniów klas mundurowych, Polska zbrojna, można sobie zobaczyć, a więc mamy już pierwowzór, tylko teraz to trzeba rozpowszechnić. Widać to zapotrzebowanie w narodzie, tak, w różnych inicjatywach, właśnie w stowarzyszeniach. Teraz ojciec mówi, że nawet uczniowie jakiejś szkoły noszą takie orzełki. Na pewno są z tak, tego pisze, bardzo dumni. Wojskowi plastycy opracowali wzór naszywki z orłem, który mogą nosić na beretach uczniowie z klas mundurowych. To bardzo ciekawy projekt. Liczymy, że się spodoba jako projekt i widzimy orła trzymającego w szponach rozłożoną książkę z literami KM, czyli klasa mundurowa. Został przygotowany na szywkach, tylko pisze, skąd jest wzór. Nie ma z jakiej to jest rodzajów, ale no, raczej to wiele się nie różni, ale bardzo pięknie jest zrobione i tak jest bardzo wyraźnie ta korona właśnie z tymi no, powiększona, to o czym mówimy od kilku. Zwieńczona krzyżem, tak? To piękna inicjatywa, mamy nadzieję, że nawiążemy współpracę z autorami tego projektu i być może wyrośnie z tego coś dobrego w przypadku projektu, o którym teraz mówimy, czyli przywrócenia zamkniętej korony z krzyżem na orła w godle Polski. Godle Polski, skoro już w klasach to jest, więc na pewno można i dalej. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo, niestety, ktoś był, ale słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy. Witam Panie Andrzeju. Ja tylko biegnę szybko radio wyłączyć, żeby nie przeszkadzało. Andrzej z Warszawy, historyk wojskowości ze stażem 25-letnim. Pozdrawiam obecnych, pozdrawiam ojca. Melduję posłusznie, że orzeł wzór łamany 1719 z koroną zamkniętą noszą już nasi kolejarze od lat 90., ale to tylko taka informacja. Natomiast ja chyba nie dosłuchałem do końca, bo słucham dopiero około pół godziny. Panowie powiedzieli, że nie są ustalone przepisami barwy narodowe, z czym się nie zgadzam. Jest co prawda tu wieczór, ja jestem w domu, materiały mam w pracy, ale pamiętam dobrze, że określenie kolorów barw narodowych jest uregulowane określonymi przepisami. Być może, że w ustawie tego nie ma, natomiast w rozporządzeniach choćby ministra obrony narodowej jest podany kolor pod tytułem cynober. Jest nawet podany numer koloru, przy czym z tymi numerami kolorów to jest bardzo trudna i ciężka sprawa, dlatego jak panowie zauważyliście, że każdy materiał odbiera dany numer zupełnie inaczej, do tego fabryki mają swoje kolory.
Natomiast nazwa koloru cynober jest obowiązującą nazwą od wielu, wielu lat u nas już. Przy czym zwracam oczywiście uwagę na fakt, że cynober to według XVIII-wiecznych dawnych norm takich tutaj czy nazwań, to określano wtedy kolor tak zwany krab rot, czyli taki właśnie czerwony. Krab, bo rak, a rot z niemieckiego no to czerwony. Ale ten krab rot nie miał prawa nosić żaden szlachcic. Szlachta, król, czy w ogóle dostojnicy wojskowi i państwowi nosili karmazyn. To był kolor królewski. Oficerowie i szlachta, tak zwani towarzysze, nosili umundurowanie granatowe z karmazynem, natomiast ci zwykli chłopi nie mieli prawa tego nosić. Nosili właśnie kraprot. Może właśnie warto wrócić do tego karmazynu królewskiego, tradycyjnego. No i chyba tyle. No, takie są moje uwagi. Szczęść Boże, pozdrawiam. Znaczy, być może nieprecyzyjnie się po prostu wyraziłem. Ten kolor jest oczywiście w tej ustawie z 1980 roku określony. Natomiast jeżeli go przełożymy na współczesne materiały, no to zaczynają się pewnego rodzaju schody. Dlatego, że był przygotowany do nanoszenia na inny materiał, obecnie mamy inny i nanoszenie tego po prostu będzie inaczej wyglądało. Natomiast to, co tutaj słuchacz słusznie powiedział, rzeczywiście rozróżnienie między polskim karmazynem a właśnie tym cynobrem, jest to też pewnego rodzaju linia sporu obecnie, który z tych kolorów należałoby przywrócić jako barwy narodowe. Czy właśnie bardziej szlachetny, wcześniej używany nasz polski karmazyn, czy właśnie barwę zwaną cynobrem, tak? Dlatego, że w zamyśle autorów z ustawy 1919 prawdopodobnie chodziło o ten właśnie karmazyn polski. Dopiero cynober pojawia się wraz z wprowadzeniem kolorowego załącznika do ustawy, do dekretu właściwie z 1927 roku. Dlatego te kwestie związane z barwami też wbrew pozorom są dosyć kontrowersyjne. Który z tych barw przywrócić z powrotem? Czy właśnie cynober, który istnieje trochę później, czy właśnie pierwotnie ten polski karmazyn? No właśnie, ale my dzisiaj się skupiamy w centralnym punkcie. Centralnym punktem jest korona nad orłem białym, to korona zamknięta, zakończona znakiem krzyża. Może kiedy przejdziemy do barw narodowych, to będziemy dyskusję dalej kontynuować. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze Ci wita. Teraz i zawsze. Krystyna właśnie tutaj z Kulów. Wzruszyłam się z głosem Pani Marii. No wiadomo, ekskatedra nie jest upoważniona jako absolwentka, wychowanka za czasów ojca Krąbca, pracownica. Więc chciałam uspokoić Panią Marię, bo myśmy też tu przeszwały ten problem, łącznie absolwenci z Ameryki i wszyscy. No, okazało się, że wielkie nadużycia, czy prawda, profanacje, ja szczerze powiem. Pracowałam w administracji, chodziłam też, powstawały nowe kierunki do Urzędu Miasta o pozwolenie, żeby na każdym piśmie było to nasze godło. I wówczas przez całą komunę, prawda, jednak to trwało to ta tradycja nasza katolicka. Do czego zmierzam? I teraz w tym czasie takiego rozbudowania tych wszystkich gadżetów, tego wszystkiego. Szczerze powiem, że jak nosiłam tą koszulkę z tym orłem, źle się czułam po prostu. I to się właśnie później mówiło, prało, zniszczyło, później na różnych, prawda, torbach, to godło się taszczyło, na jakichś tam puszkach, na kubkach. Szczerze powiem, to mnie też serce bolało. I do tego zmierzam. I no, chyba tutaj taki wzgląd do końca, no nie umiem wytłumaczyć, ale osobiste takie wrażenie, chociaż powinno być, podobno jest wszystko zachowane. A sprawa tego gender, ojciec dyrektor, jak mówi o katolickich uniwersytetach, no, mówi na zachodzie, u nas niestety nie ma lewactwa, a jeśli była wtedy batalia, chcą wprowadzić, no to po prostu, tak jak o grzechu uczymy się w teologii, także koleżanka, która prowadzi ten wykład, tylko informujący z literatury polskiej, na pedagogice, jak w innych uczelniach miałam dobre doświadczenie, bo pracując w bibliotece, przyjeżdżały koleżanki z UNCS-u, z innych, prosiły o wgląd do tych czasopism, na których dzieci studiują, no to nam zgłoszone. Tam było
pewnie dwóch panów koszuli w różnych scenach. No, także tego na Uniwersytecie Katolickim, o ile wiem, nie ma i tak. Ale pani Krystyno, a wykłady gościnne, tak zwane, że ktoś przyjeżdża, no co pani to nie mówi? Bo można mieć tak zwane, prawda, studia, ktoś przyjeżdża i ma tam jakiś, prawda, jeden z pasusów. Dziecka wyleciało. Tak, zgodne. Pozostanie. Ale ona wyleciała na tyle za nas. Dziękujemy za to, że to dziękuję bardzo. Panie Augeniuszu, Bóg zapłać za te słowa, bo to jest jak gdyby potwierdzenie tego, że to, co my wykonujemy dzisiaj i tak naprawdę od krótkiego czasu jest tym czymś właściwym, co jest potrzebne nam wszystkim Polakom. Dlatego bardzo się cieszę osobiście z tego telefonu, bo jest to ogromna radość i wszyscy tutaj po pana wypowiedzi aż było widać ten uśmiech, bo to jest właśnie ten kierunek. Bóg zapłać za to. Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Słucham tej audycji i witam gości i czcigodnego księdza prowadzącego. I tak pomyślałam sobie, bo kiedyś spotkałam się z guzikami wojskowymi, od bluzy wojskowej, z orłem, z koroną i tam w środku jest krzyżyk. Jeśli by to miało się na coś przydać, bo mnie to nie jest potrzebne, 4 takie guziki mam. To jest od bluzy wojskowej. Z jakiego to okresu, to nie wiem, bo świętej pamięci mój tatuś był w armii generała Piłsudskiego. W 1922 roku brał udział w wojnie z bolszewikami. Miał odznaczenie. Mam taki portret, na którym
spotkać się z krzyżem listu. To jak najbardziej, jeżeli pani miałaby to gdzieś zapodziać się, a gdzieś tam tego zgubić, no to prosimy przesłać tutaj, tworzymy nasze muzeum, prawda, wielkie, piękne, będzie ono już niedługo, niedługo to jest w planach, ale to te plany realizujemy, więc jak najbardziej je wykorzystamy, sprawdzimy z jakiego tutaj. Na redakcję Radia Maria. To może na moje nawet imię, żeby się trafiło. Ojciec Janusz. Ojciec Janusz, Radia Maria, tak. Ja na pewno je nie zgubię. Dobrze, no to są takiej wielkości jak może 50 groszy, troszeczkę no, mniejsze. Tak. No na pewno jest to z takim pięknym orłem, jeszcze w koronie z krzyżem. No, jak gdyby się to przydało, to bardzo chętnie. Napisać jeszcze, jaka to była jednostka. Może pani znajdzie dane, jaki to była, który batalion, legion i tak dalej. Jakby się dało, czy tylko... Ale to odnajdziemy. Mamy no. specjalistów, pan byłoby poseł. Zdjęcie też, jakby miała pani zdjęcie, to byłoby łatwiej zidentyfikować, bo zdjęcie munduru. No mam ten portret, bo to jest ślubny portret w mundurze wojskowym. Tam na pewno są krzyż Virtuti Militari, ale pamiętam jak wisiał na tym portrecie ten przybity takim gwoździkiem i jak Ruski wstąpili, to jeden żołnierz Ruski prosto potem i drapnął. To tatuś był wtedy na łóżku, leżał tak i tak na znaki, tak mamusia tam robiła płótno czy coś takiego, bo to na wiosce mieszkaliśmy. Wszystko, zegarki kradli, krew do palenia jedno. I brata zegarek wziął i ten, i tatuś miał, chciał mu odebrać. Po 8 na rękę. Pali się szarpani i powiedział, że jak tego to będzie strzelał. Pani, że jak sobaka, tak jeszcze do taty mamusia rozbroiła ich tego i mówiła, zostaw to, niech sobie weźmie, żeby tego, bo bała się, że bo ich na wszystko stać było. I wziął, wyszabrował ten właśnie krzyż Virtuti Militari i tego, a portret, no został, ja go mam nawet ten portret, ale na klapie w mundurze wojskowym na zdjęciu jest, także jako dowód, że miał ten. No. Chociaż mundur by mógł powiedzieć, jaki to był jednostka, ale to... Tego to nie wiem, ja się na tym nie znam, ja też już jestem niemłoda, to rodzice, no to byli, to był z 1890 roku, a mamusia, nie mamusia była z tego, a to z 1900 któregoś... czwartego czy jakoś, no to przecież już nie żyją dawno i ja nie mogę o tym już pamiętać, ja nic nawet właśnie. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek będę wspominała o tym, tylko że ten portret mam, to jest jedyny dowód i tak, to zdjęcie z tym krzyżem na u klapy w mundurze. Nie mają o czym gadać. No dziękuję, ja prześlę tego. Dobrze panią. Nie wiem jak to mam do koperty włożyć, tak, jak silnie. Może każdy guziczek warto owinąć. Biblię trzeba czytać, dam o krzyżach gadać. Głupota. Na redakcję, na ojca Jana. No, dobrze, i to normalnie Radio Maria. Normalnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam jeszcze. No, to bardzo ciekawe. No, ja nie wiem nawet od kiedy on jest w domu mnie, ale kiedyś tak przebierałam i tak wiązała wszystkie, no 5 sztuk jest. 5 sztuk, dziękujemy bardzo, bo o tyle, że wiemy, że wtedy wojsko było różnie ubrane, prawda? Tak, tak, na początku jeszcze nasze niepodległości. Formalizm i głupota. Forma zewnętrzna. Miały różne umundurowanie. Wiadomo, że Bóg się w tym nie lubuje. A oni kierują ten temat. I niestety tak to wyglądało. Ale tutaj słuchaczka mówiła, że jeżeli chciałby spróbować poszukać danych, jeżeli zna, no powiedziałam, że zna datę urodzenia i imię, nazwisko, może się zgłosić do Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, gdzie być może mają, zachowały się gdzieś akta osobowe. Akta osobowe kogoś, kto w tym wojsku służy. I tam można też szukać informacji właśnie o swoich krewnych, czy... Tylko, że problem jest taki, że trzeba osobiście złożyć wniosek. A, w Warszawie, że no niestety, takie tam mają regulacje. Dobrze, kończymy, podsumowujemy tę naszą audycję, chociaż temat jest nieskończony, bo to jest początek tego procesu, tej inicjatywy społecznej, która się rozpoczęła. No i powoli wasze spotkania w terenie, wasze rozmowy, wasze informacje przekazywane i powoli ten proces, który może zakończy się właśnie efektem pozytywnych, dobrych, że zobaczymy nasze odnowione. Zabili go jutro.
Jezus też rozdziawał się. Zboje, no. Piękny symbol, ojca, korona zapieczona krzyża na głowie skromnie forma białego. Ja muszę na koniec tej audycji zaprosić raz wszystkich, kto... Jeden Chrystus uciekł z drzewa. Oni go zabili, a oni muszą. Osoby indywidualne. Prosimy o kontakt. Przez media społecznościowe, przez Facebooka, przez Twittera, przez maila, czy telefonicznie. Zapraszamy do tego, aby Państwo stali się takimi wolontariuszami tej akcji w swoich miejscowościach, w swoich dzielnicach, abyśmy razem dokonali dużej sprawy, czyli przywrócili orła w zamkniętej koronie uwieńczonej krzyżem w naszym herbie, w naszym kodzie. Akcja nasza ma wymiar społeczny i ważne jest zaangażowanie społeczne. A tak naprawdę później okaże się pod sam koniec, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy składać... Bejwiczko jest, bo będzie zimne, to będzie nie dało. Obywatelskiej. To tak naprawdę będzie sprawdzian dla tych polityków, w jaki sposób oni się zachowają. Wierzymy to, że... wszyscy opowiedzą się za, jeżeli ktoś określa się mianem katolika, patrioty, utożsamia się z polską kulturą, tradycją, powinien zareagować wracamy do aktywności, do postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoją wiarą, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Tak, rozumiem tego, co powiedział przed chwilą Hubert Korczyk. Nie można się bać, trzeba być odważnym przy prowadzeniu tej akcji. Właśnie takimi odważnymi osobami powinny być jeszcze sobie publiczne posłowie, senatorowie. Mam nadzieję, że wielu z nich nas wesprze i ten projekt trafi już do Sejmu, do Senatu. A także nie będzie problemu z podpisem prezydenta. Ta ustawa wejdzie w życie i będzie mieli nowy wizerunek orła z koroną zwieńczoną krzyżem. Właśnie swojego rodzaju sprawdzian wszystkich polityków, włodarzy naszego państwa. No trzeba otwarcie powiedzieć, że jest w Polsce, czy istniała zawsze pewna grupa ludzi, którzy krzyż przeszkadzał, którzy walczą z tym krzyżem, ale nie można poddać się ich dyktatowi. Trzeba być odważnym w prowadzeniu tego projektu i mam nadzieję, że tak też będzie. Należy też zaznaczyć, że jeszcze jest, czeka nas po prostu sporo pracy nad samym projektem, bo on jest właściwie w sferze obcowej jest skończony, natomiast w sferze graficznej jeszcze wymaga ogromu pracy. Też chcielibyśmy przy okazji prac nad tym projektem też troszeczkę tą historię i losy tego naszego kodła też ludziom przy okazji przybliżyć, jeżeli uda nam się zaszczepić też jakąś ideę lub pokazać to lub kogoś zainteresować tematem, to też będzie dla nas jakiegoś rodzaju sukcesem, bo przy okazji możemy też tą wiedzę w jakiś sposób przeżyć. Mam nadzieję, że z jakimś też pożyczeniem... Teraz by go zabili, bo nie chciał wejść z krzyża. Jezus Chrystus. Nie teraz wyrozami. Zmieniamy Polskę, małą literą bez polskich znaków, tak? Tak jest. I telefon? Jeszcze raz. Jeszcze raz. 227-746 i dwa adresy mailowe. Jaworski, biuro, przepraszam, małpa, jaworski.info oraz Megdańska. Nie chciał zejść z krzyża, nie potrafił, nie umiał. Co to za Syn Boży, prawda? 527-746. Próbuj tam, baby. Dziękujemy bardzo panom za spotkanie dzisiejsze. Zapłać za telefony naszych słuchaczy. Taka dobra, bardzo. Życzymy. Życzymy, żeby ta inicjatywa społeczna przyniosła owoce, oczywiście najlepsze. Zapłać jeszcze nie może. Dziękujemy bardzo. Tak, można było, żeby... Tak. A jeszcze jest taki mały zwyczaj, że pozdrawiamy. Moja lala wariowana. Obecrana. Ja chciałbym pozdrowić żonę oraz swojego syna, ale również i tych wszystkich, którzy dzięki przede wszystkim Radiu Maryja zgłosili się do nas, do tej naszej społecznej inicjatywy, bo to ważne, żebyśmy wspólnie byli razem przy tej naszej wspólnej akcji.
Bóg zapłać za to. Ja chciałbym przede wszystkim pozdrowić swoich rodziców oraz wszystkich znajomych i przyjaciół. Ja chciałbym pozdrowić również moich rodziców, moją kochaną mamę, która na pewno słucha tej audycji, bo bardzo często słucha audycji Radia Maryja. Pozdrawiam swoją żonę, swoje dwie córki, swoich rodziców z Gdańska, posłanych rodziców, żonę, ale także wszystkich mieszkańców Gdańska, których zapraszam przede wszystkim do naszej akcji. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy raz jeszcze z Państwu i za chwilę już po pieśni. Piękny hymn potężny, Królu Chryste, nasza modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompletna. Tak.